Hej, to ja Karolina. Prowadzę dla Was kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z matematyki i dzisiaj opowiem Wam o średniej arytmetycznej i medianie. Może najpierw przejdźmy do tych pojęć, żeby wiedzieć, co to jest. Otóż średnia arytmetyczna jest jakaś wielkość, która opisuje nam albo grupę, jakąś badaną grupę, albo nie wiem, zbiór liczb. Jak ją liczymy, albo na przykład jak ktoś ma na semestr, jak tam już też mówi się, że średnią, to się liczy średnią ocen właśnie za pomocą takiej średniej arytmetycznej, więc po tej krótkiej lekcji już każdy będzie umiał sam sobie policzyć średnią ocen na semestr czy na koniec roku. No w każdym razie, jak liczymy średnią arytmetyczną? Średnia arytmetyczna jest to iloraz sumy wszystkich liczb przez ilość tych liczb. A mediana no to liczba, która jest na środku, która nam dzieli, ale pod warunkiem, że cały nasz zbiór jest ustawiony w jakiejś kolejności, jest uporządkowany, rosnąco bądź malejąco. No i zobaczmy, jak to będzie w praktyce wyglądało. Mamy taki zbiór A. Zbiór składa się z 9 liczb. Te liczby to 1, 8, 4, 7, 5, 3, 8, 1 i 4. I chcemy policzyć najpierw średnią arytmetyczną tego zbioru A. Czyli najpierw musimy dodać, zsumować wszystkie liczby w tym zbiorze. Czyli dodajemy 1 plus 8 plus 4 plus 7 plus 5 plus 3 plus 8 plus 1 i plus 4. I dzielimy to przez ilość liczb w tym zbiorze, czyli przez 9. No i teraz po zsumowaniu tych wszystkich liczb otrzymujemy 41 podzielić przez 9, a to nic innego jak 4,5, czyli to jest nasza średnia arytmetyczna. Więc w zaokrągleniu to najprawdopodobniej będzie 4,55, coś takiego. Dobrze, a jeśli chcemy obliczyć medianę? Już nie możemy, mediana ogólnie tak, jeżeli będziemy szukali medianę, to tutaj liczymy, ile jest tych liczb i wybieramy liczby na środku. Czyli skoro mamy 9 liczb, to musimy podzielić nasz zbiór tak, żeby po jednej stronie były 4 liczby, po drugiej stronie 4 liczby, jeszcze jakaś liczba na środku. No ale tutaj nie wyznaczymy odpowiednio mediany, nie wyznaczymy jej właściwie, dlatego musimy najpierw uporządkować ten zbiór A. Czyli najpierw piszemy wszystkie liczby, od najmniejszej do największej. Najpierw mamy 2 jedynki, potem szukamy na przykład dwójki. Dwójki nie ma, więc zajmujemy się trójką, mamy trójkę jedną, więc zapisujemy jedną trójkę. Szukamy czwórek, no mamy 2 czwórki i zapisujemy je. Mamy też jedną piątkę, jedną siódemkę, jeszcze zostają nam 2 ósemki. No i liczamy 4 liczby z lewej strony, 4 liczby z prawej strony i zostaje liczba na środku i ta liczba na środku jest medianą. Mamy jeszcze jeden zbiór przykładowy, zbiór B, który składa się z liczb minus 1, minus 3, 8, 100, minus 2, 4 i 1. Oczywiście najpierw, żeby policzyć średnią arytmetyczną tych liczb, musimy je wszystkie zsumować, czyli minus 1, minus 3, plus 8, plus 100, minus 2, plus 4 i plus 1 i dzielimy to wszystko na 7, przepraszam bardzo. Dzielimy to wszystko na 7. No i teraz mamy 107 podzielić na 7, czyli to nie będzie 17,5, a to będzie, no musimy po prostu zwyczajnie podzielić, umiemy już dzielić pod kreską, czyli mamy tak, mamy tutaj jedną liczbę, minus 7, zostaje 37, czyli tam będzie 7 5, czyli tutaj mamy policzyliśmy 1 i 5 i zostaje nam jeszcze, zostają nam 2 siódme, czyli naszym wynikiem będzie 15 i 2 siódme. Tak, to jest nasza średnia arytmetyczna zbioru B. A jeśli chcemy wyliczyć medianę tego zbioru B, no to znowu musimy uporządkować nasze liczby. Czyli szukamy najmniejszej liczby najpierw, to jest minus 3, później trochę większa, minus 2, minus 1, 1, 4, 8 i 100. Tutaj nam się liczby akurat nie powtarzają,
No ale znowu, odliczamy ile jest z jednej strony, ile jest z prawej, ile jest z lewej, ile jest z prawej, szukamy liczby na samym środku. U nas na samym środku jest jedynka i nasza jedynka będzie naszą medianą tego zbioru B. Ale to tyle, z takich prostych zbiorów myślę, że już każdy będzie potrafił wyliczyć i średnią arytmetyczną i medianę. Ale jak to będzie wyglądało, kiedy będziemy mieli przedstawiony wykres i będziemy musieli policzyć średnią ocen ze sprawdzianu jakiegoś uczniów pewnej klasy. No i jak to wtedy zrobić? Musimy zliczyć, ile było takich ocen, ile takich, ile takich, ile takich, ile takich. Musimy je wszystkie do siebie dodać, czyli liczby wartości. Skoro 5 osób dostało jedynkę, to mamy już 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, czyli mamy całe 5. No, czyli wystarczy, że pomnożymy po prostu to 1 razy 5. Dalej mamy 10 dwójek, czyli dodajemy do tego jeszcze 2 razy 10. Dalej sumując to wszystko, no czyli sumujemy jeszcze te 3 słupki, czyli mamy 2 trójki, też zapisujemy jako mnożenie, to będzie krócej. Mamy 11 czwórek, czyli też dodajemy 4 razy 11 i mamy jeszcze jedną piątkę, czyli dodajemy naszą piąteczkę i musimy to podzielić przez ilość wszystkich ocen, a wszystkich ocen było tyle, ile było uczniów w naszej klasie, czyli wystarczy, że sumujemy nasze 5, 10, 2, 11 i 1, a to jest 29. No i liczymy po prostu. 5 dodać 20, dodać 6, dodać 44 i dodać 5, podzielić przez 29. Teraz musimy to po prostu zsumować. To jest 80 i dzielimy przez 29, więc średnia ocen z tego sprawdzianu w tej klasie będzie wynosiła 2,22, czyli prawie 3. A jak chcemy znaleźć medianę w naszym wykresie? No oczywiście też najpierw tutaj już mamy wszystko uporządkowane, czyli możemy po prostu najpierw wypisać te wszystkie liczby, czyli 5 jedynek, potem 10 dwójek, 2 trójki, 11 czwórek, 1 piątkę i znaleźć liczbę, która jest na samym środku. Ale możemy to też sprytniej zrobić. Po prostu zauważamy, że skoro ocen było 29 i wszystkie u nas na wykresie są już uporządkowane, to na samym środku, która ocena powinna być? No skoro 29, no to jest liczba nieparzysta, to musimy jedną zostawić. Mamy 28, podzielimy na pół, to będzie 14, więc na środku będzie jakaś liczba i będzie 14 liczb po jednej stronie, 14 po drugiej. Dlaczego? No bo to 14, to 14 to 28, jeszcze ta liczba na samym środku to 29, czyli tyle, ile mamy uczniów czy ocen z tego sprawdzianu w klasie. No, czyli szukamy 15 oceny w kolejności rosnącej. A 15 nasza ocena to będzie dwójka, nie trójka. Nie wiem, dlaczego zapisałam trójkę. To będzie dwójka. Dlaczego? Tutaj mamy już 5 ocen, a tu mamy 10. Razem to 15, więc ta ostatnia 15 ocena, ostatnia ta dwójka jest naszą 15 oceną, czyli jest naszą medianą, więc medianą naszą będzie dwójka. No ale jak mediana ma się do średniej arytmetycznej? Średnia arytmetyczna mówi nam o na przykład o średniej płacy pracowników w pewnej firmie, a mediana o jakimś rzeczywistym bardziej, o tej rzeczywistej pensji. To znaczy, spójrzmy na takie zadanie. W firmie jest 20 pracowników i szef. Szef zarabia 100 tysięcy, natomiast każdy pracownik zarabia 2000 zł. Jeśli policzymy średnią płacę w tej firmie, czyli policzymy średnią arytmetyczną, to znaczy dodamy wszystkie płace, wszystkie pensje naszych pracowników 20, czyli 20 razy 2000 i dodamy jeszcze pensję szefa, czyli to 100 tysięcy i podzielimy na ilość wszystkich osób w firmie, czyli na 21, to otrzymamy 40 tysięcy plus 100 tysięcy na 21, a to jest 140 tysięcy podzielić na 21. Czyli z naszych obliczeń, korzystając z pomocą średniej arytmetycznej, uzyskaliśmy wynik, że średnia pensja w tej firmie
to 6666 złotych i ileś groszy, czyli 6666 złotych i 66 groszy. No ale pracownicy tyle nie zarabiają, zarabiają o wiele mniej. No i dzięki temu, znaczy no, na szczęście mamy medianę i wiemy o bardziej rzeczywistych zarobkach. Jeśli ustawimy wszystkie pensje w kolejności rosnącej, czyli najpierw napiszemy 20 razy te nasze 2000 i na samym końcu to 100 tysięcy, to wiemy, że na samym środku będą 2000, czyli medianą naszych pensji, medianą pensji w tej firmie będzie 2000, czyli tyle, ile zarabia zwykły przeciętny pracownik w tej firmie. No i na koniec jeszcze wspomniane na początku średnie, które liczymy na koniec semestru. No, mamy tutaj podanych kilka przedmiotów i oceny jakiejś osoby z tych przedmiotów. Mamy tutaj matematykę 5, polski 4, angielski 4, geografię 4, chemia 3, fizyka 2, biologia 3, historia 4 i często ratująca ludziom średnią ocena z WF-u 6. Teraz, żeby policzyć średnią arytmetyczną, czyli średnią naszą, którą liczymy na koniec semestru, wystarczy, że dodamy wszystkie te oceny i podzielimy je przez ilość tych ocen, czyli ilość przedmiotów. Mamy przedmiotów tutaj 9, czyli wiemy, że będziemy dzielili naszą tą sumę, którą zaraz obliczymy, przez 9. No a sumę, czyli musimy po prostu dodać 5 plus 4 plus 4 plus 4 plus 3 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6. Ale możemy po prostu, żeby to krócej zapisać, policzyć, ile mamy piątek? No 1. Dodajemy do tego ilość czwórek. Czwórek jest, są 4 czwórki, czyli 4 razy 4. I dodajemy jeszcze trójki, mamy 2 trójki, czyli 2 razy 3. Mamy 1 dwójkę i 1 szóstkę. Po sumowaniu tych wszystkich ocen otrzymujemy 35 podzielić na 9, czyli średnia na koniec semestru z tych ocen wynosi 3,89. No i to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę.